Biblia. List do Rzymian. List do Rzymian. Adres. Paweł, sługa Chrystusa Jezusa, z powołania apostoł przeznaczony do głoszenia Ewangelii Bożej, którą Bóg przedtem zapowiedział przez swoich proroków w Pismach Świętych. Jest to Ewangelia o Jego Synu, pochodzącym według ciała z rodu Dawida, a ustanowionym według Ducha Świętości przez powstanie z martwych. Pełnym mocy Synem Bożym. O Jezusie Chrystusie, Panu naszym. Przez niego otrzymaliśmy łaskę i urząd apostolski, aby ku chwale Jego imienia pozyskiwać wszystkich pogan dla posłuszeństwa wierze. Wśród nich jesteście i Wy, powołani przez Jezusa Chrystusa. Wśród nich jesteście i Wy, powołani przez Jezusa Chrystusa. Do wszystkich przez Boga umiłowanych, powołanych, świętych, którzy mieszkają w Rzymie, łaska wam i pokój od Boga, Ojca naszego i Pana Jezusa Chrystusa. Modlitwa i zapowiedź przybycia. 8 Na samym początku składam dzięki Bogu mojemu, przez Jezusa Chrystusa, za Was wszystkich, ponieważ o wierze Waszej mówi się po całym świecie. Bóg bowiem, któremu służę, w głębi mego ducha, głosząc Ewangelię jego syna, jest mi świadkiem, jak nieustannie was wspominam, prosząc we wszystkich modlitwach moich, by kiedyś wreszcie za wolą Bożą nadarzyła mi się dogodna sposobność przybycia do was. Gorąco bowiem pragnę was zobaczyć, aby wam użyczyć nieco daru duchowego dla waszego umocnienia. To jest, abyśmy się u nas nawzajem pokrzepili wspólną wiarą, waszą i moją. Nie chcę też, byście nie wiedzieli, bracia, że wiele razy miałem zamiar przybyć do was, ale aż dotąd doznawałem przeszkód, aby zebrać nieco owocu także wśród was, podobnie jak wśród innych pogan. Jestem przecież dłużnikiem tak greków, jak i barbarzyńców, tak uczonych, jak i niewykształconych. Przeto co do mnie, gotów jestem głosić Ewangelię i Wam, mieszkańcom Rzymu. Zapowiedź głównego tematu. 16. Bo ja nie wstydzę się Ewangelii, jest bowiem ona mocą Bożą ku zbawieniu dla każdego wierzącego najpierw dla Żyda, potem dla Greka. W niej bowiem objawia się sprawiedliwość Boża, która od wiary wychodzi i ku wierze prowadzi, jak jest napisane a sprawiedliwy z wiary żyć będzie. Usprawiedliwienia potrzebują poganie. 18. Albowiem gniew Boży ujawnia się z nieba na wszelką bezbożność i nieprawość tych ludzi, którzy przez, którzy przez nieprawość nakładają prawdzie pęta. To bowiem, co o Bogu można poznać, jawne jest wśród nich, gdyż Bóg im to ujawnił. Albowiem od stworzenia świata... Niewidzialne Jego przymioty, wiekuista Jego potęga oraz bóstwo stają się widzialne dla umysłu przez Jego dzieła. Także nie mogą się wymówić od winy, ponieważ choć Boga poznali, nie oddali Mu czci jako Bogu, ani Mu nie dziękowali, lecz znikczemnieli w, myśl, w swoich myślach i zaćmione zostało bezrozumne ich serce. Się, podając się za mądrych, stali się głupimi. I zamienili chwałę niezniszczalnego Boga na podobizny i obrazy śmiertelnego człowieka, ptaków, czworonożnych zwierząt i płazów. Dlatego wydał ich Bóg poprzez pożądania ich serc na łup nieczystości, tak iż dopuszczali się bezczeszczenia własnych ciał. Prawdę Bożą przemienili oni w kłamstwo i stworzeniu oddawali cześć i służyli Jemu zamiast służyć stwórcy, który jest błogosławiony na wieki. Amen. Dlatego to wydał ich Bóg na pastwę bezecnych namiętności, mianowicie kobiety ich przemieniły pożycie zgodne z naturą na przeciwne naturze, podobnie też i mężczyźni, porzuciwszy normalne współżycie z kobietą, zapałali nawzajem rządzą ku sobie, mężczyźni z mężczyznami uprawiając bezwstyd i na samych sobie ponosząc zapłatę należną za zboczenie. A ponieważ nie uznawali za słuszne zachować prawdziwe poznanie Boga, wydał ich Bóg na pastwę na nic niezdatnego rozumu także czynili to, co się nie godzi. Pełni są też wszelakiej nieprawości, przewrotności, chciwości, niegodziwości, oddani zazdrości, zabójstwu, waśniom, podstępowi, złośliwości, potwarcy, oszczercy. Nienawidzący Boga, zuchwali, pyszni, chełpliwi, w tym co złe, pomysłowi, rodzicom nieposłuszni, bezrozumni, niestali, bez serca, bez litości, oni to, mimo że dobrze znają wyrok Boży, iż ci, którzy się takich czynów dopuszczają, winni są śmierci, nie tylko je popełniają, ale nadto chwalą tych, którzy to czynią.